Zanim zaczniemy podcast, notatka. To nie jest zwykły podcast, to podcast gościnny. Mnie chwilowo zdjęło niedomaganie, czyli tak zwane męskie przeziębienie, czyli ałała, mam katarek, wzywajcie grabarza. No, ale na szczęście, czego ma się przyjaciół, no jak widać od nagrywania gościnnych odcinków podcastów. I Łucja przeczyta wam o grzybach. Nie będę zdradzał więcej szczegółów, bo to będzie dalej wyjaśnione, o jakie konkretnie grzyby chodzi. W każdym razie, no co, no zapraszam do słuchania tym razem innego głosu i też zachęcam do dawania pozytywnych sygnałów, jeśli ten odcinek wam się spodoba, bo będzie szansa, że ten głos wróci w przyszłości. No dobra, to zaczynamy. Cześć, jestem Łucja i jako gościnny głos przeczytam dziś dla Was artykuł naukowy w całości, nie do końca profesjonalnie. Dzisiaj artykuł Grzyby pleśniowe w środowisku komunalnym i w miejscu pracy. Istotne zagrożenie zdrowotne. I zapraszam na stronę ko-fi.com/artykuly-naukowe, gdzie możecie dorzucić się do utrzymania podcastu. Zapraszamy też na stronę Sortowni Wiedzy, która zbiera linki związane z tym, jak szukać wiedzy, ciekawe strony o statystyce, matematyce, lingwistyce, kulturoznawstwie itd. Jeżeli chcecie coś znaleźć, to możecie znaleźć tam, jak to znaleźć. A teraz artykuł. Artykuł pochodzi z pisma Medycyna Pracy z 2004 roku, autorstwa Marty Wiszniewskiej, Jolanty Walusiak, Beaty Gutarowskiej, Zofii Żakowskiej i Cezarego Pałczyńskiego. Grzyby pleśniowe w środowisku komunalnym i w miejscu pracy. Istotne zagrożenie zdrowotne. Streszczenie. W pracy omówiono najczęstsze skutki zdrowotne narażenia na grzyby pleśniowe. Ekspozycja na alergeny pleśni prowadzi najczęściej do wystąpienia nieżytu błony śluzowej nosa, astmy oskrzelowej oraz do alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych. Pleśnie mogą także działać karcynogennie i neurotoksycznie, być czynnikiem etiologicznym ciężkich infekcji, zespołu toksycznego wywołanego pyłem organicznym oraz tzw. zespołu chorego budynku. W pracy przedstawiono również metody oceny ekspozycji na grzyby oraz sposoby zmniejszenia stężenia zarodników w pomieszczeniach mieszkalnych. Słowa kluczowe. Grzyby pleśniowe, alergia, skutki zdrowotne, diagnostyka, orzecznictwo. Wstęp. Termin pleśnie to popularna nazwa służąca do określenia grzybów strzępkowych, inaczej grzybów nitkowatych, należących do pięciu gromad. Najczęściej spotykane w otoczeniu człowieka należą jednak do trzech gromad. Zygomykota, sprzężniaki, askomykota, workowce oraz deuteromykota, inaczej fungi imperfecti, grzyby niedoskonałe. Gromady te różnią się głównie sposobem rozmnażania. Grzyby należące do klasy zygomykota charakteryzują się grzybnią wielojądrową, niepodzieloną septami, rozmnażają się wegetatywnie lub przez zarodniki, sporangispory, powstałe w zarodniach, sporangiach lub płciowo poprzez zlanie gametangiów, specjalnych fragmentów grzybni, w zygotę, w której wytwarzane są haploidalne zarodniki, zygospory. Grzyby należące do Ascomycetes, mające grzybnię septowaną, przegrodową, rozmnażają się płciowo, wytwarzając worki z zarodnikami, askosporami.
Często worki te znajdują się wewnątrz ciał owocowych. Grzyby z gromady Deuteromycota nie posiadają zdolności rozmnażania się drogą płciową. Rozmnażają się wegetatywnie poprzez konidia, powstające na specjalnych strzępkach, konidiforach lub bezpośrednio na grzybni. Ale należą one do pospolitych aeroalergenów wchodzących w skład zanieczyszczeń powietrza i kurzu. 130 lat temu Charles Buckley po raz pierwszy opisał skurcz oskrzeli i bezgłos po inhalacji zarodników penicillum. Grzyby pleśniowe są powszechnie obecne w pomieszczeniach mieszkalnych i środowisku pracy. We wnętrzu budynków mieszkalnych żyje ponad 400 gatunków grzybów pleśniowych. Wyniki wielu badań wskazują, iż powietrze w pomieszczeniach jest bardzo często nadmiernie zanieczyszczone zarodnikami pleśni. Ekspozycja na te grzyby może być przyczyną alergii, najczęściej występującej pod postacią nieżytu błony śluzowej nosa i astmy oskrzelowej, a także alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych, AZPP. U osób z obniżoną odpornością grzyby wywołują ciężkie infekcje oportunistyczne. Ponadto niektóre grzyby, w tym także pleśniowe, produkują mikotoksyny, mające właściwości kancerogenne, teratogenne i neurotoksyczne. Charakterystyka pleśni. Najważniejsi przedstawiciele grzybów niedoskonałych z punktu widzenia alergologii należą do rodzajów Alternaria, Aspergillus, Candida, Cladosporium i Penicillum. Są to mikroskopijne grzyby, saprofity, rozwijające się na martwej materii organicznej lub pasożytujące na roślinach. Optymalne warunki wzrostu tych mikroorganizmów to wysoka wilgotność powietrza i podłoża, chociaż wiele gatunków charakteryzuje się zdolnością do przeżycia w bardzo suchych warunkach. Są to gatunki kserofilne z rodzaju Aspergillus i Penicillum. Ponadto zarodniki i konidia pleśni są odporne na brak wody. Potrafią w stanie suszy przetrwać nawet latami. Pleśnie to wybitne tlenowce i dlatego rosną zwykle na powierzchni. Źródłem węgla dla tych organizmów mogą być różne związki, czasem zupełnie niedostępne dla innych organizmów. Ich bogaty aparat enzymatyczny pozwala na wykorzystanie środowisk bardzo ubogich w substancje odżywcze, np. tworzyw sztucznych. Zakres temperatury, w których są zdolne do wzrostu, to 18 do 32 stopni Celsjusza. Zakres przeżycia jest znacznie szerszy, od 6 do 60 stopni Celsjusza. Ich ciało, zwane grzybnią, zbudowane jest z nitkowatych tworów, strzępek. Pleśnie wytwarzają ogromną ilość zarodników, które w środowisku zewnętrznym mogą być przenoszone na odległość tysięcy kilometrów. Ich obecność stwierdzono nawet w stratosferze. Bardzo małe rozmiary, 3-10 mikrometrów, powodują, że zarodniki pleśni mogą głęboko penetrować drzewo oskrzelowe, co sprzyja uczuleniu dolnych dróg oddechowych. Alergolodzy wyróżniają grzyby pleśniowe zewnątrz i wewnątrzdomowe. Należy pamiętać jednak, że poszczególne gatunki mogą występować w obu tych środowiskach. Najczęściej uczulające gatunki to Cladosporium, Alternaria, Penicillium, Aspergillus i Fusarium. W powietrzu atmosferycznym stężenie zarodników tych grzybów rośnie wraz z temperaturą w maju, następnie osiąga maksimum w sierpniu, wrześniu i październiku, a w listopadzie gwałtownie spada. Stężenie spor może przekraczać 100 tysięcy na metr sześcienny powietrza. Obserwacje z terenu Polski pokrywają się z wynikami badań z terenów Stanów Zjednoczonych. Pleśnie wewnątrzdomowe pochodzą ze środowiska zewnętrznego, a także rozwijają się wewnątrz budynków. Poziom spor grzybów niekiedy przekracza 1000 na metr sześcienny w powietrzu pomieszczeń mieszkalnych. Rodzaje najczęściej spotykane w tych warunkach to Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus, Aureobasidium, Cladosporium. Produkują one zarodniki przez cały rok, a ich wzrost jest zależny przede wszystkim od wilgotności względnej powietrza, która zależna jest głównie od wentylacji, obecności klimatyzacji oraz izolacji termicznej budynku. Szacuje się, że 25% wszystkich polskich mieszkań jest skażonych mikotoksynami i alergenami wydzielanymi przez grzyby pleśniowe zasiedlające materiały budowlane i wykończeniowe.
W Wielkiej Brytanii oraz krajach skandynawskich wzrost pleśni występuje w 10% mieszkań. Rezerwuarem pleśni są często podlewane rośliny, zwierzęta domowe, tapety, zakurzone materace, pluszowe zabawki, a także, co warto podkreślić, zanieczyszczone urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. W domach, w których znajdują się dywany na podłogach, wykrywano 2-3-krotnie wyższe stężenia rodzajów Aspergillus i Penicillium niż w domach bez dywanów. Szczególnie obecność kota w domu powoduje znaczne zwiększenie ilości pleśni w pomieszczeniach. Istnieje związek pomiędzy stężeniem grzybów w środowisku wewnątrzdomowym a pogodą. Przeważnie najwyższe jest przy wietrznej i wilgotnej, a najniższe w suche, słoneczne dni. Nie dotyczy to jednak wszystkich gatunków. Uwalnianie zarodników zależne jest od rodzaju grzyba i warunków pogodowych. Niektóre zarodniki, tak zwane suche, uwalniane są, gdy powietrze jest suche, a ich stężenie w powietrzu zwiększa się wraz ze zwiększonym podmuchem wiatru i zmniejszoną wilgotnością. Najobficiej występują w czasie dużego nasłonecznienia. Należą tu zarodniki rodzajów Alternaria, Cladosporium, Helmintosporium. Zarodniki wilgotne, wytwarzane głównie przez grzyby z klasy Ascomycetes, uwalniane są do atmosfery w czasie opadów deszczu, często w nocy. Stężenie zarodników w środowisku domowym zwiększa się wraz ze wzrostem ich ilości w środowisku zewnętrznym. Z grzybami pleśniowymi stykamy się nie tylko w pomieszczeniach mieszkalnych. Niektóre grupy zawodowe są narażone na wysokie stężenia zarodników i mikotoksyn w miejscu pracy. Grupą szczególnie narażoną są rolnicy. Charakteryzując ich środowisko pracy i narażenie na pleśnie, możemy wyróżnić tzw. grzyby polowe, rozwijające się na roślinach w środowisku, oraz grzyby przechowalniane, które rozwijają się na składowanych w pomieszczeniach surowcach roślinnych i zwierzęcych w warunkach podwyższonej temperatury i wilgotności, np. grzyby pleśniowe w paszach. Zasady oceny ekspozycji. Aby oszacować ilość i rodzaj grzybów lub ich metabolitów w powietrzu i w materiałach otoczenia człowieka, materiały techniczne, budowlane, ściany i tym podobne, stosuje się następujące metody. Zbieranie zarodników w powietrzu za pomocą specjalnych urządzeń, tzw. próbników, działających głównie na zasadzie filtracji lub metodą zderzeniową, a następnie hodowla pobranych zarodników na pożywkach, przy czym ilość wyrosłych kolonii odpowiada ilości jednostek zdolnych do wzrostu, zarodników, fragmentów strzępek, form przetrwalnych i jest podawana w jednostkach CFU, jednostki tworzące kolonie, z angielskiego Colony Forming Units. Po uzyskaniu dojrzałości płciowej kolonii pleśni określa się przynależność gatunkową metodą mikroskopową na podstawie kluczy do identyfikacji. Druga metoda – oznaczanie chemicznych związków budujących komórki grzybów. Ergosterolu i beta-1,3-glukanu. Nie wiem, jak się czyta taką strzałkę w nazwie związku. Składników błon komórkowych i ściany komórkowej większości grzybów, na podstawie których szacuje się całkowitą biomasę grzybów obecną w środowisku. Oznaczanie tych związków po ich ekstrakcji odbywa się metodami spektrofotometrycznymi oraz chromatograficznymi. Oznaczanie metabolitów grzybów, trzecia metoda, mikotoksyn lub lotnych związków organicznych, VOC, metodami chromatograficznymi. Czwarta metoda – oznaczanie stężenia wielocukrów grzyba wydzielonych do otoczenia, z angielskiego Extracellular Polysaccharides EPS, metodami enzymatycznymi. I ostatnia metoda – reakcji łańcuchowej polimerazy, PCR, do wykrywania obecności DNA grzybów. W chwili obecnej dostępna jest możliwość identyfikacji zaledwie kilku rodzajów, między innymi Aspergillus i Penicillium. Skutki zdrowotne spowodowane narażeniem na pleśnie. Działanie alergizujące grzybów pleśniowych, alergeny pleśni. Niektóre z alergenów pleśni zostały stosunkowo dobrze scharakteryzowane. Głównym alergenem Alternaria alternata jest glikoproteina ALT A1, o masie cząsteczkowej 30 kilodaltonów,
wykrywana w cytoplazmie zarodników i grzybni. Zidentyfikowano także alergeny Cladosporium CLH1, który jest niejednorodnym białkiem o masie cząsteczkowej 13 kilodaltonów. CLH2, glikoproteina o masie cząsteczkowej 23 kilodaltonów oraz pozostałe 34 związki, głównie o budowie białkowej, warunkujące wewnętrzną funkcję i strukturę komórki. Liczne alergeny wyizolowane z zarodników i grzybni Aspergillus fumigatus to głównie białka wydzielnicze o masie cząsteczkowej od 11 do 90 kilodaltonów. Uważa się, że ASP-F2, 37 kilodaltonów, i ASP-F4, 30 kilodaltonów, są przede wszystkim odpowiedzialne za wystąpienie alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej, po angielsku Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis, ABPA. Zespołu chorobowego występującego u chorych z astmą atopową, łączącego cechy astmy i AZPP. Natomiast nadwrażliwość na białko ASP-ASP-F3, 18 kilodaltonów, i ASP-F5, 42 kilodaltony, leży u podłoża astmy alergicznej. Działanie alergizujące wywierają także fitaza, czyli fosfataza produkowana przez Aspergillus niger i beta-glukaza wytwarzana przez grzyby rodzaju Aspergillus, dodawane do paszy zwierząt dla poprawienia jej wartości odżywczych. Znanym alergenem zawodowym jest alfa-amylaza, enzym rozkładający skrobie wytwarzany m.in. przez Aspergillus oryzae, stosowana w procesie pieczenia chleba jako ulepszacz. Ocenia się, że 20-30% piekarzy z dolegliwościami ze strony układu oddechowego w miejscu pracy jest uczulonych na alfa-amylazę. Istotną rolę alfa-amylazy jako alergenu zawodowego potwierdzają badania Smith i współpracowników, które wykazały częstsze występowanie u piekarzy dodatnich punktów testów skórnych z alfa-amylazą – 16%, niż z mąką pszenną – 6%. Choroby alergiczne wywoływane przez grzyby pleśniowe. Antygeny grzybów mogą wywoływać wszystkie cztery typy odpowiedzi immunologicznej, będące wynikiem interakcji antygenu z przeciwciałem lub uczulonym limfocytem T. Najczęściej uczulają spory, znacznie rzadziej grzybnia. Alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa. Po ekspozycji na alergeny grzybów pleśniowych u osób nadwrażliwych pojawia się wodnista wydzielina, kichanie i świąt. Zwiększone stężenie grzybów w powietrzu powoduje nasilenie objawów zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek, CAKMAK albo KAKMAK i współpracownicy, stwierdzili dodatnią korelację między zwiększoną liczbą porad w oddziałach pomocy doraźnej z powodu nieżytu nosa i zapalenia spojówek, a wysokim poziomem alergenów pleśni w powietrzu atmosferycznym. Astma oskrzelowa. Grzyby pleśniowe należą do czynników, które mogą zapoczątkować proces chorobowy u osób predysponowanych, a także powodują zaostrzenia i utrzymywanie się objawów klinicznych u osób uczulonych. Indukcja procesu chorobowego może być spowodowana różnymi mechanizmami. Po ekspozycji na wysokie stężenie zarodników może wystąpić typowa nadwrażliwość alergiczna IgE zależna, eozynofilowe zapalenie błony śluzowej oskrzeli. Może także dochodzić do kolonizacji powierzchni nabłonka przez grzyby produkujące proteazy. Zwiększa to odpowiedź immunologiczną organizmu przez produkcję przeciwciał skierowanych przeciwko mikroorganizmom oraz nasila infiltrację dróg oddechowych przez eozynofile. IgE to immunoglobulina E, która jest jedną z pięciu rodzajów immunoglobulin wytwarzanych przez ludzki układ odpornościowy. Jej prawidłowe stężenie w organizmie jest bardzo niskie, mniej niż 0,001% wszystkich immunoglobulin. Ich funkcją jest aktywacja określonych komórek odpornościowych, nazywanych komórkami tucznymi i bazofilami. Komórki te uwalniają substancje biorące udział w reakcjach alergicznych, przede wszystkim histaminę.
U pacjentów z alergią podczas kontaktu z alergenem ich układ odpornościowy wytwarza dużą ilość przeciwciał immunoglobulinowych E. Te z kolei aktywują dużą liczbę komórek odpornościowych, które powodują objawy reakcji alergicznej, np. katar, duszności, wysypkę, obrzęk. Każdy rodzaj przeciwciała IgE jest swoisty dla konkretnego alergenu i reaguje tylko na niego. Dlatego niektórzy są uczuleni wyłącznie na jeden czynnik, a inni na wiele alergenów. Grzyby z rodzaju Alternaria są najczęstszym astmogenem wśród pleśni. Zwiększają także stopień ciężkości choroby i śmiertelność z jej powodu. Uczulenie zwłaszcza na Alternaria alternata jest czynnikiem ryzyka astmy ciężkiej, przebiegającej z częstym zaostrzeniem i epizodami niewydolności oddechowej. Bruce i współpracownicy wykazali, iż u około 50% badanych przez nich pacjentów z objawami astmy występują odczyny skórne z alternaria. Zaobserwowano też wzrost częstości porad w oddziałach pomocy doraźnej z powodu zaostrzeń astmy w okresie wysokiego stężenia zarodników alternaria w powietrzu. Nadwrażliwość na Aspergillus fumigatus może być przyczyną alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej. W niektórych przypadkach przewlekłej astmy zainhalowane zarodniki nie są eliminowane z dróg oddechowych i tworzą kolonie rozwijające się w świetle oskrzeli. Masywna odpowiedź zapalna wywołana przez proteazy grzybów oraz białka katjonowe i cytokiny uwolnione z eozynofilów powodują niszczenie komórek nabłonka i tkanki płucnej. Doprowadza to do przewlekłego zapalenia oskrzeli i tkanek okołoskrzelowych, destrukcji i rozstrzeni oskrzeli oraz zwłóknienia płuc. Według Beckera i współpracowników choroba rozwija się u 1 do 20% chorych na astmę, a także od 0,5 do 10% chorych na zwłóknienie torbielowate. U pacjentów z ABPA w surowicy stwierdza się bardzo wysokie stężenia całkowitej IgE oraz przeciwciał swoistych klasy IgE i IgG przeciwko antygenom Aspergillus fumigatus. Testy skórne punktowe z antygenem Aspergillus dają odczyn dwufazowy, reakcję natychmiastową i późną. W przebiegu ABPA spadek pojemności dyfuzyjnej dla tlenku węgla jest wprost proporcjonalny do stopnia zaawansowania choroby i w związku z tym stanowi najlepszy wskaźnik jej ciężkości. Ekspozycja na alergeny pleśni może również wywoływać zmiany skórne. Tuft i współpracownicy wykazali, że u części chorych z atopowym zapaleniem skóry, AZS, zmiany skórne rozwijają się po wziewnej prowokacji zarodnikami grzybów z rodzaju alternaria. Ocenia się, że 40-60% chorych z ciężką postacią AZS ma swoiste IgE przeciwko antygenom grzybów z rodzaju Candidia, alternaria i Aspergillus. U wielu chorych z AZS po zastosowaniu leczenia przeciwgrzybiczego obserwowano znaczną poprawę kliniczną. Pleśnie rozwijające się na pokarmach mogą być przyczyną nie tylko alergii oddechowej, ale także alergii pokarmowej. Najczęściej przyczyną są takie rodzaje jak Penicillium, Aspergillus i Fusarium oraz znacznie rzadziej Mucor. Opisano objawy alergii pokarmowej po zjedzeniu chleba upieczonego z dodatkiem alfa-amylazy u osoby z zawodową alergią układu oddechowego na mąkę i alfa-amylazę, a także pokrzywkę spowodowaną przez Penicillium nalgiovenese po zjedzeniu wędlin zawierających te grzyby. Wyniki wielu badań wskazują istotny związek pomiędzy podwyższonym stężeniem zarodników i antygenów grzybów a występowaniem objawów alergii. Pomimo iż zarodniki grzybów pleśniowych są częstym alergenem wziewnym, rzadko obserwuje się izolowaną alergię na grzyby, a na pojedynczy ich gatunek jedynie sporadycznie. Znacznie częściej współistnieje ona z uczuleniem na roztocze i pyłki. U około 10% populacji generalnej stwierdza się przeciwciała IgE swoiste dla antygenów grzybów, a u połowy z tych osób pojawiają się objawy kliniczne. Badania przeprowadzone w Austrii wśród 4962 pacjentów z alergią i objawami ze strony układu oddechowego wykazały, że 19% pacjentów ma dodatnie wyniki punktowych testów skórnych, PTS,
po angielsku skin prick tests, z przynajmniej jednym gatunkiem pleśni, najczęściej z rodzajów alternaria i candida. Według Bush i Portnoy w Stanach Zjednoczonych aż 80% pacjentów z rozpoznaną astmą prezentuje dodatnie wyniki testów skórnych z pleśniami. Natomiast Beaumont i współpracownicy określili, że częstość dodatnich wyników punktowych testów skórnych z grzybami u pacjentów z dolegliwościami astmatycznymi jest mniejsza niż 5%. Autorzy nie stwierdzili także związku pomiędzy ilością spor w powietrzu a występowaniem u pacjentów dodatnich wyników PTS. Pleśnie zewnątrzdomowe są częstszym alergenem układu oddechowego niż pleśnie wewnątrzdomowe. Często podkreślana jest silna zależność pomiędzy ekspozycją na widoczne pleśnie w pomieszczeniach a astmą oskrzelową, szczególnie u osób z atopią. Zaobserwowano również, że dzieci są bardziej podatne na uczulenie przez pleśnie niż dorośli. Wrażliwość na grzyby spada gwałtownie z wiekiem, co najprawdopodobniej spowodowane jest wzrostem pamięci immunologicznej, większą produkcją sekrecyjnej IgA przeciwko antygenom grzyba, a w konsekwencji skuteczniejszym usuwaniem spor z dróg oddechowych, co wygasza odpowiedź immunologiczną. Swoją drogą ciekawe, czy one są usuwane, czy unieszkodliwiane w drogach oddechowych. Choroby alergiczne o etiologii zawodowej wywoływane przez grzyby pleśniowe. Alergia zawodowa na grzyby pleśniowe jest stosunkowo słabo poznana i poświęca się jej niewiele uwagi. Ponieważ w ostatnich latach zastosowanie pleśni w różnych gałęziach przemysłu znacznie wzrosło, należy bacznie obserwować, czy pleśnie występujące w miejscu pracy nie wywierają negatywnego skutku na zdrowie pracowników. Dotychczas wyróżniono 74 grupy i gatunki grzybów, w tym także wiele pleśni, które zaliczamy do biologicznych czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy. Zawodowa ekspozycja na grzyby pleśniowe ma miejsce m.in. przy produkcji chleba, serów, piwa, win, a także, jak już wspomniano, w rolnictwie. Wszystkie zajęcia związane z pracą w ziemi, takie jak koszenie, orka, pielenie, żniwa, ogrodnictwo, grabienie opadłych liści oraz np. czyszczenie zbiorników wodnych, kompostowanie czy grzybobranie i tym podobne, wiążą się z narażeniem na alergeny grzybów, gdyż rozwijają się one dobrze w glebie. Pleśnie wchodzą także w skład pyłu zbożowego. Osoby narażone na ten pył to rolnicy, piekarze, pracownicy elewatorów zbożowych, młynów, piekarni oraz osoby przeładowujące ziarna zbóż. W gospodarstwach rolnych w trakcie niektórych prac, np. podczas młócenia, stężenie spor grzybów w powietrzu może przekraczać 100 000 CFU na metr sześcienny, a gatunkiem dominującym jest Alternaria alternata. Stanowi to istotne ryzyko zdrowotne dla osób pracujących w rolnictwie. Doeks i współpracownicy opisali przypadki występowania dolegliwości ze strony dróg oddechowych, m.in. świstów, wśród pracowników fabryk produkujących pożywienie dla zwierząt z dodatkiem fytazy. Wykazano, że może ona wywoływać IgE-zależną odpowiedź wśród narażonych pracowników. Opisano także przypadek rzeźnika, u którego wystąpiły objawy alergii zawodowej spowodowanej przez Penicillium nalgiovenese, szczep grzybów stosowany do ulepszania wędlin w przemyśle mięsnym. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, AZPP. Inhalacja dużej ilości antygenów grzyba w pyle pochodzenia organicznego może spowodować rozwój alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych. Synonim zapalenie płuc z nadwrażliwości, czyli extrinsic allergic alveolitis, hypersensitivity pneumonitis. Jest to śródmiąższowa, ziarniniakowa choroba płuc, która może być spowodowana m.in. inhalacją pleśni. W ostrej postaci choroby w 4-8 godzin po kontakcie z antygenem pojawia się gorączka, dreszcze, kaszel i duszność. Podczas osłuchiwania mogą być słyszalne trzeszczenia. W przypadku unikania antygenu objawy zwykle mijają po kilku godzinach. Powtarzająca się ekspozycja może skutkować zwłóknieniem płuc.
Choroba może także przebiegać w sposób podostry, gdy objawy rozpoczynają się po kilku dniach lub tygodniach, lub mieć charakter przewlekły z postępującą dusznością i kaszlem trwającym miesiące i lata. Większość przypadków AZPP to choroby pochodzenia zawodowego. Płuco farmera, Farmer's Lung Disease, FLD, jest m.in. spowodowane wdychaniem pyłów pochodzących ze spleśniałego siana lub pasz zawierającego dużą ilość zarodników Aspergillus. Płuco serowarów powodują pleśnie serowe, m.in. Penicillium casei. Korkowica, suberoza, jest wywoływana przez m.in. Penicillium frequentas, inaczej Penicillium glabrum, rozwijający się na gnijącej korze dębu korkowego. Gorączka słodowa to płuco pracowników browarów i słodowni spowodowana przez pleśnie Aspergillus clavatus i Aspergillus fumigatus, pochodzące ze spleśniałych ziaren jęczmienia. Grzyby z rodzaju Penicillium, Rhizophus, Aspergillus mogą powodować płuco hodowców tytoniu, Tobacco Growers Lung. Natomiast Grapium i Mucor chorobę szatkujących paprykę, Paprika Slicers Lungs. Badania przeprowadzone wśród pracowników tartaków w Wielkiej Brytanii wykazały, że AZPP było u nich spowodowane przede wszystkim inhalacją spor grzybów, a wdychanie pyłu drewna działa synergistycznie i nasila odpowiedź zapalną. Tabela numer 2. Tutaj przemknęły nam dwie tabele. Jedna to charakterystyka różnicowa astmy atopowej, alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych i asperogilozy oskrzelowo-płucnej. I tutaj są też pokazane parametry, z których można to badać i jak te choroby się w nich objawiają, na przykład predyspozycje osobnicze, testy skórne w rentgenie, w krwi, w ślinie. A druga tabela to grzyby będące najczęstszą przyczyną alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych, źródła narażenia i zwyczajowe nazwy jednostki chorobowej. Także jakbyście chcieli sobie przeczytać o płucach różnego rodzaju osób pracujących, narażonych na reakcje alergiczne, to możecie sobie sprawdzić, jaki to jest grzyb, jakie jest źródło narażenia i czyje to jest płuco. Grzybice skóry. W wyniku narażenia zawodowego na grzyby może dochodzić do rozwoju grzybic skórnych. Mogą to być choroby odzwierzęce lub wywołane przez grzyby drożdżoidalne, a także grzybice będące wynikiem narażenia na specyficzny mikroklimat w miejscu pracy, taki jak mikroklimat kopalni, roszarni lnu, piekarni lub zakładów gastronomicznych. Zespół lateks pleśnie. Wskazuje się także na zależność pomiędzy ekspozycją na pleśnie a występowaniem alergii na lateks gumy naturalnej. Odczyny krzyżowe alergenów lateksu gumy naturalnej LGN i owoców są odpowiedzialne za wiele przypadków alergii. Obserwowano odczyny krzyżowe pomiędzy alergenami LGN HEV-B9 i HEV-B10, a homologicznymi proteinami z Cladosporium herbarum i Aspergillus fumigatus. Wykazano, że alergia na pleśnie może być przyczyną rozwinięcia się alergii na LGN. Zaproponowano tu nazwę zespół latex pleśnie, latex mold syndrome, analogicznie do zespołu latex owoce, latex fruit syndrome. Inne skutki zdrowotne narażenia na pleśnie. Grzyby, w tym także pleśnie, mogą powodować zakażenia grzybicze. Nabywane są one drogą oddechową, pokarmową lub na skutek penetracji przez uszkodzoną skórę. Grzybice układowe najczęściej ograniczają się do płuc, ale mogą również dotyczyć wielu innych narządów. Grzyby, które wywołują zakażenia układowe, to albo typowe patogeny, lub wywołujące zakażenia oportunistyczne. Grupą ryzyka dla zakażeń grzybiczych są osoby z obniżoną odpornością, np. chorzy poddawani chemioterapii, otrzymujący leki immunosupresyjne, pacjenci z AIDS lub niekontrolowaną cukrzycą.
Wiele gatunków pleśni wytwarza toksyczne produkty przemiany materii, zwane mikotoksynami, które wywierają negatywny wpływ na ludzi, zwierzęta i plony, wywołując rozmaite choroby i wymierne straty ekonomiczne. Niektóre pleśnie produkują kilka toksyn, a niektóre toksyny są produkowane przez więcej niż jeden gatunek grzyba. Można to zobaczyć w tabeli 3, jakie są gatunki grzybów i jakie mikotoksyny. Najważniejsze toksyny grzybów pleśniowych to aflatoksyny AF, ochratoksyna AOT, zearalenon ZEN, trichoteceny oraz fumonizyny F. Toksyny grzybów mogą powodować zaburzenia o charakterze ostrym lub przewlekłym. Aflatoksyny pochodzące z Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus są znanymi kancerogenami. W tkance płuc osób, które zmarły wskutek raka dróg oddechowych, a wcześniej pracowały w środowisku skażonym mikotoksyną, wykryto m.in. aflatoksynę AFB1. Aflatoksyna B1 może wywoływać pierwotnego raka wątroby. Aflatoksyny prowadzą także do uszkodzenia wątroby, aż do zwłóknienia oraz są przypuszczalnie jedną z przyczyn ostrej encefalopatii pod postacią zespołu Reya. Ochratoksyna uszkadza przede wszystkim nerki, powodując nefropatie mikotoksyczne. U osób przewlekle narażonych na ochratoksynę A stwierdzono nowotwory wywodzące się z nabłonka górnych dróg odcinków moczowych. Ze względu na endemiczne występowanie tej choroby określono ją mianem bałkańskiej epidemicznej nefropatii. Także trichoteceny mają działanie kancerogenne i mogą powodować toksyczną aleukię żywnościową, charakteryzującą się występowaniem uszkodzeń martwiczych jamy ustnej, przełyku i żołądka, leukopenią i wysokim wskaźnikiem śmiertelności. Do trichotecenów zaliczamy m.in. toksynę T2, dwuacetoksyscyrpenol, dezoksyniwalenol, DOM lub vomitoksyna, niwalenol i stachybotriotoksynę. Stachybotriotoksyna wytwarzana przez grzyb Stachybotrys atra jest silną toksyną mogącą wywołać zatrucia płucne przy wdychaniu zanieczyszczonego nią pyłu zbożowego. Fumonizyny produkowane przez Fusarium moniliforme prawdopodobnie wywołują raka przełyku i wątroby. Opisane wyżej działanie obserwuje się po wniknięciu mikotoksyn drogą pokarmową. Sądzi się jednak, że mogą one działać podobnie po dostaniu się do organizmu drogą powietrzno-pyłową. Opisano zależność pomiędzy przebywaniem w skażonym pleśniami toksynotwórczymi w powietrzu, a zachorowalnością na raka płuca i białaczkę. Szacuje się, że 25% światowych plonów zbóż może być zanieczyszczona mikotoksynami, a ich spożywanie lub wdychanie z pyłem zbożowym może być szkodliwe dla zdrowia. Aflatoksyny zostały zaliczone w 1993 roku przez WHO i ARC do pierwszej grupy czynników rakotwórczych. Narażenie na pył organiczny może być przyczyną zespołu toksycznego wywołanego pyłem organicznym. Organic Dust Toxic Syndrome, ODTS, wcześniej określanego mianem mikotoksykozy atypowym lub seronegatywnym płucem Farmera, zespołem wyładowywacza silosu lub gorączką inhalacyjną. Zespół ten jest wywoływany przez grzyby, ich zarodniki i toksyny, a objawy pojawiają się w wyniku inhalacji wysokich stężeń pyłu, na przykład podczas zdejmowania pokrytego pleśnią przykrycia silosu, Silo Unloader Syndrome, u pracowników chlewni i kurników oraz u ludzi narażonych na wdychanie pyłu zbożowego lub drzewnego. Podczas podawania zwierzętom spleśniałej paszy w małym i źle wentylowanym budynku lub podczas czyszczenia pojemników po spleśniałej paszy w 1 m3 powietrza może być od miliona do miliarda spor grzybów. Zespół toksyczny wywoływany pyłem
organicznym często przebiega subklinicznie, skąpoobjawowo i jest trudny do zróżnicowania z ostrą postacią AZPP. Inne zaburzenia zdrowia związane z narażeniem na grzyby pleśniowe to zespół szczelnego budynku, Tight Building Syndrome, synonim zespół chorego budynku, Sick Building Syndrome, SBS, a także zespół przewlekłego zmęczenia, Chronic Fatigue Syndrome. Zespołem chorego budynku określamy zespół subiektywnych dolegliwości zgłaszanych przez pracowników zatrudnionych w nowoczesnych budynkach biurowych. Do podstawowych objawów SBS należą zmęczenie, nudności, bóle i zawroty głowy, drażliwość, obniżenie koncentracji i uwagi. Obserwuje się także podrażnienie, błąd śluzowych oczu, nosa, gardła, a także zaczerwienienie skóry. Jedną z przyczyn mogącą wywołać te dolegliwości są toksyczne metabolity lotne, często określane mianem lotnych związków organicznych, Volatile Organic Compounds, VOCs, wytwarzane przez grzyby pleśniowe. Nadają one specyficzną woń pomieszczeniom wykazującym nadmierny rozwój pleśni. Antygeny niektórych grzybów mogą być odpowiedzialne za rozsiane grudkowe zmiany skórne typu mikidiów oraz za wyprysk dyschirotyczny dłoni i stóp. Są to alergiczne zmiany skórne, które powstają w innych okolicach ciała niż te, gdzie rozwija się zakażenie grzybicze. Diagnostyka i orzecznictwo. Diagnostyka alergii na grzyby pleśniowe jest prowadzona podobnie jak w przypadku innych alergenów. Pierwszym i podstawowym etapem jest prawidłowo zebrany wywiad. W celu identyfikacji czynnika alergizującego należy wykonać punktowe testy skórne. Komercyjnie dostępne PTS pozwalają na identyfikację nadwrażliwości na wiele gatunków pleśni, np. Alternaria tenuis, Botrytis cinerea, Cladosporium herbarum, Curvularia lunata, Fusarium moniliforme i Helmintosporium, Aspergillus fumigatus, Mucor mucedo, Penicillium notatum i Rhizopus nigricans. Testy możemy wykonać z mieszaniną alergenów różnych gatunków lub pojedynczymi gatunkami pleśni. Istnieje także możliwość oznaczenia alergenowo swoistych przeciwciał klasy IgE w surowicy pacjenta. W przypadku podejrzenia uczulenia zawodowego, poszczególnej analizie narażenia zawodowego i wytypowaniu potencjalnych czynników alergizujących wykonuje się testy prowokacyjne z alergenami monitorowane spirometrycznie na tle placebo. Wyniki prób prowokacyjnych mogą być obiektywizowane badaniem cytologicznego i biochemicznego składu popłuczyn nosowych, oskrzelowo-pęcherzykowych lub pulfociny uzyskanej drogą indukcji. W przypadku podejrzenia AZPP można ocenić także obecność precypityn w surowicy, występujących głównie w klasie IgG, rzadziej IgA i IgM, skierowanych przeciwko antygenom grzybów pleśniowych. Należy pamiętać, że precypityny mogą występować także w surowicy osób zdrowych, narażonych na działanie pyłów organicznych, a także być nieobecne u osób chorych. Ich obecność nie stanowi więc podstawy do rozpoznania choroby. W przypadku AZPP udowodnienie związku choroby z pracą zawodową jest wystarczające do przyjęcia zawodowej etiologii AZPP. Odmiennie sytuacja przedstawia się w przypadku astmy oskrzelowej. Pleśnie są pospolitym alergenem środowiska i dlatego też z reguły przypadki astmy oskrzelowej wywołanej przez pleśnie są uważane za choroby niezwiązane z pracą zawodową. Tylko w wyjątkowych przypadkach stwierdzenie narażenia na rzadkie gatunki pleśni specyficzne dla miejsca pracy i wykazanie ich związku przyczynowego z chorobą pozwalają rozpoznać astmę zawodową wywołaną przez grzyby pleśniowe. Działanie profilaktyczne i lecznicze. Aby zmniejszyć stężenie pleśni w środowisku wewnątrzdomowym, eliminuje się czynniki pobudzające rozwój grzybów lub stosuje się środki grzybobójcze, fungicydy. Do podstawowych zasad profilaktycznych należą: zapobieganie przedostawaniu się spor ze środowiska zewnętrznego przez uszczelnianie drzwi i okien pod warunkiem zapewnienia sprawnej, niezaczyszczonej pleśniami instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej.
kontrolowanie wilgotności w pomieszczeniach, utrzymywanie niskiej wilgotności, zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczeń ze źródłami wody, łazienka, kuchnia, częste odkurzanie, używanie środków ochrony osobistej, np. maseczek, w kontakcie ze spleśniałym materiałem, eliminacja zwierząt, szczególnie kotów, ze środowisk domowych. Skuteczność przytoczonych powyżej metod nie została w większości przypadków potwierdzona naukowo. Jednak wydaje się, że zmniejszają ekspozycję na zarodniki w pomieszczeniach. Rolnictwo i przemysł rolny. Grupą zawodową szczególnie narażoną na wdychanie dużej ilości drobnoustrojów, w tym wielu gatunków pleśni, są rolnicy. Zwykle podczas pracy stężenie drobnoustrojów znacznie przekracza wartości bezpieczne i może wynosić od 100 tysięcy do 10 milionów w metrze sześciennym powietrza. Instytut Medycyny Wsi w Lublinie zaproponował przyjęcie normatywu higienicznego, najwyższe dopuszczalne stężenie NDS, dla grzybów 50 razy 10 do 3 CFU na metr sześcienny jako wartość graniczną. Działania profilaktyczne, które mogą uchronić przed rozwojem chorób w tej grupie zawodowej, polegają na zapobieganiu rozwojowi drobnoustrojów w składowanych surowcach poprzez szybki zbiór zbóż i siana z pól, suszenie pasz za pomocą wentylatorów lub suszarni oraz przechowywaniu surowców roślinnych w warunkach niskiej temperatury i wilgotności. Doskonaleniu systemów wentylacyjnych. Zapewnieniu prawidłowej wentylacji w kabinach ciągników i kombajnów. Stosowaniu indywidualnych środków ochronnych, ochron osobistych, np. maski z pochłaniaczami, szczelne okulary ochronne, gogle, szczelne kombinezony lub zasilane bateryjnie respiratory nowej generacji z wymuszonym przepływem powietrza. Stosowaniu mikrostatyków dodawanych systemem aerozolowym, np. Phylax Dry i Liquid, Mold Guard, Mycobond, Inokulant lub Rosil. Terapia swoista alergii. Metodą, która znajduje miejsce w terapii osób uczulonych na pleśnie, jest immunoterapia swoista. Odczulanie wykonuje się głównie u chorych uczulonych na antygeny grzybów z gatunku Alternaria alternata i Cladosporium herbarum. Opublikowane dane dotyczące immunoterapii z użyciem Alternaria wskazują na zmniejszenie nasilenia objawów klinicznych u leczonych pacjentów, a także reakcje niepożądane były nieliczne i o łagodnym przebiegu. Tabor i współpracownicy obserwowali łagodne objawy uboczne u 39,5% chorych odczulonych na antygeny Alternaria. Częściej występowały one na początku immunoterapii u dzieci, u osób chorych na astmę oskrzelową i pacjentów z wyższymi wartościami całkowitej IgE i alergenowo-swoistych przeciwciał. Podsumowanie. Grzyby pleśniowe stanowią istotne zagrożenie zdrowia. Rzeczywistą rolę tych mikroorganizmów i wytwarzanych przez nie mikotoksyn poznano prawdopodobnie tylko częściowo, a wiele mechanizmów patogenezy pozostaje nieznanych. Istotny niedobór danych epidemiologicznych dotyczących chorób, które mogą być spowodowane ekspozycją na grzyby pleśniowe, ale także różnorodność schorzeń i ich symptomatologii klinicznej powoduje, że o tej grupie patogenów powinien pamiętać nie tylko alergolog, pulmonolog i dermatolog, ale także toksykolog i specjalista medycyny pracy. To tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo i mam nadzieję, że do usłyszenia. To był artykuł Grzyby pleśniowe w środowisku komunalnym i w miejscu pracy. Istotne zagrożenie zdrowotne. Jeszcze errata. Zauważyłam, że na początku kilka razy przeczytałam nazwę penicillum zamiast penicillium, więc chciałam to sprostować.